82 lata temu, 9 września, rozpoczęła się największa bitwa kampanii 1939 roku, bitwa nad Bzurą. Ze strony polskiej wzięły w niej udział jednostki dwóch armii, Armii Poznań oraz Armii Pomorze pod wspólnym dowództwem generała dywizji Tadeusza Kutrzeby. Ze strony niemieckiej była to 8. Armia generała Blaskowica w pierwszej fazie, po czym w kolejnych fazach dołączyły też jednostki 10. Armii z Grupy Armii Południe oraz 4. Armii z Grupy Armii Północ. Można zadać sobie pytanie, jaki był cel tej bitwy? Generał Kutrzeba określił go następująco. Przejść Bzurę i uderzyć w skrzydło rozciągniętych w marszu na Warszawę jednostek niemieckiej 8. Armii. Pobić ich i odrzucić na południe, a tym samym utorować sobie drogę za Wisłę do Warszawy. Kłakiem uderzeniowym była grupa operacyjna generała Knola Kownackiego z Armii Poznań w sile 3 dywizji piechoty, pułku artylerii ciężkiej, wspomagana na skrzydłach przez brygady kawalerii. Grupa ta 9 września po przekroczeniu Bzury uderzyła na Niemców. Zaskoczenie było pełne. Niemcy cofają się. Cofają się, lecz tylko na odległość 20-25 km, po czym ich opór krzepnie. Szybko orientują się w sytuacji, że jest to bardzo poważne uderzenie strony polskiej i że trzeba coś zrobić. W następnych dniach wycofują spod Warszawy swoje jednostki szybkie. Mam tu na myśli dywizje pancerne i dywizje lekkie. Koncentrują w rejonie Bzury większość tych jednostek wspomaganych przez dwie floty powietrzne, pierwszą i czwartą, i dochodzi do okrążenia polskich sił w kotle, w widłach Wisły i Bzury. Tam większość tych jednostek zostaje zniszczona, a żołnierze dostają się do niewoli. Niewielu żołnierzom udaje się przebić do Warszawy i brać udział w jej obronie aż do końca, do 28 września 1939 roku. Bitwa nad Bzurą była największą bitwą września. Brało w niej udział około 650 tysięcy żołnierzy po obu stronach. Po stronie polskiej było to około 225 tysięcy. Jak stwierdził później w swych wspomnieniach szef sztabu Grupy Armii Południe generał von Manstein, była to największa bitwa tego okresu II wojny światowej. Mówiąc o tym pierwszym okresie II wojny światowej, miał na myśli zarówno kampanię w Polsce, jak i kampanię na Zachodzie. Większe były dopiero bitwy w roku 1941 toczone na równinach rosyjskich. Jakie było znaczenie bitwy nad Bzurą? Dzięki niej, chociaż w sumie celów operacyjnych nie osiągnięto, dzięki niej kampania wrześniowa została przedłużona. To już nie było 18 dni, o których wspominał Goebbels. Był to ponad miesięczny opór. Dzięki bitwie nad Bzurą Warszawa walczyła dłużej. Dzięki bitwie nad Bzurą pośrednio również Lwów bronił się dłużej. Dzięki bitwie nad Bzurą walki na Lubelszczyźnie trwały również znacznie dłużej. Wreszcie dzięki bitwie nad Bzurą dłużej utrzymano teren w okolicy granicy z Rumunią, dzięki czemu część polskich jednostek mogła przedostać się na zachód.